A czemu masz na ręce folię? Już myślałam, czy to da się usunąć? To się przestraszył, pisze w komentarzu. No prawie zawało dostałem. Znaczy hashtag, no prawie zawało dostałem. Jak? No że jak ktoś się przestraszył, to pisze w komentarzu hashtag. No prawie zawało dostałem. Albo dostałam jak dziewczyna. Siema! Elo, elo, 5-2-0. Co tam słychać w eleganckim świecie? My słuchajcie, wróciliśmy już z Kołobrzegu, z imprezy rodzinnej. Działo się, działo. Że z Pomelą spodziewamy się dziecka. Co mogliście zobaczyć? O Jezu. Myszko. Szybko piszcie komentarz. A ja słyszę. Aż tak przestraszyłaś. To jest zabawne. Ej, no Kora, ja słyszałem o czymś takim, że zwierzęta naśladują albo zachowują się podobnie do rodziców. A to no, jak Kora się zachowuje, to jeśli my się tak zachowujemy, to ja naprawdę przepraszam. Ej, a propos Kołobrzegu, w ogóle była taka bardzo fajna sytuacja. Mów mi, ja też która zainspirowała mnie do sposobu prowadzenia dzisiejszego vloga. Otóż, ponieważ siedząc w pokoju, spokojnie, tak wiecie, tak siedzieliśmy, o siedzę, tak, nogi do góry albo do boku, nie pamiętam już dokładnie, ale był też mój brat, ja się z bratem trochę dusiłem, trochę koleżeńsko, trochę, wiecie, jak brat z bratem, no, no i wchodzi nagle do naszego pokoju w domu u Pomeli w Kołobrzegu chłopczyk, mały chłopczyk, chłopak wchodzi i się pyta, no mogę serniczek, no ja mówię, no chłopaku, no możesz serniczek, no i on wziął serniczek i słuchajcie, usiadł do nas, w ogóle w domu w Kołobrzegu, u Pomeli w Kołobrzegu w domu, no i ten chłopczyk usiadł do nas i rozmawia i w ogóle zainspirował mnie bardzo takim sposobem mowy, bo on tak cały czas mówił i powtarzał i wychodził z jednego tematu do drugiego tematu i tak siedział w gaworze. On powiedział, że nie lubi komputera, nie używa telefonu, więc po prostu nie gra, nie siedzi na telefonie, nie interesuje go zbytnio elektronika, dlatego zadziwił nas tą otwartością, że wszedł do nas do pokoju, zapukał, usiadł, zapytał, czy może zjeść sernika, potem winogrona, zaczął z nami gadać, gaworzyć. I to nie jest normalne, jak na dziecko w wieku 9 lat, to już jest dziecko, które może się gdzieś wstydzić, bać, mieć jakąś nieśmiałość, a ten był taki otwarty, bo zwyczajnie nudziło mu się, więc szukał jakichś rozrywek, bo nie chciał, nie grał, nie robił jakichś takich rzeczy, nie siedział w necie. Także no, to nas trochę tak zastanowiło. Ej, ja idę na trampolinę. Jak? Idę na trampolinę, Kacper napisał. No i idę na trampolinę. Idziesz? Nie, mam obowiązki. A ja chcę poskakać trochę, bo długo nie skakałem. Ostatnio na ostatnim filmie mogliście zobaczyć, że zrobiłem z gwiazdy podwójną śrubę. Dużo to dla mnie znaczy. Śruby czyli od jakichś 2 lat, ale chciałbym jednak pójść i może zrobię tą podwójną śrubę, wyląduję, wiecie jak jest. To jest jednak moja pasja. Super by było. Czemu się spóźniłeś? Spóźniłem się. Spóźniłeś się. Nie, nie, około 20 minut. Jak też macie znajomego, który się zawsze spóźnia, to piszcie w komentarzu. Oznaczę cię, bo się zawsze spóźnia. Co, podoba ci się Tui? No. Jaki masz telefon? Elo, elo. Ale fajne, ale jest. Fajne. Bez muzyki nie pociągnę. Czułem, że zrobię, no. Dawaj, 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 dawaj. Robił! Marzenia się spełniają. To trzeba marzyć. Ty, okay, to prawda, to prawda. A nagrywał dla was Kacper Munarkiewicz. Zapamiętajcie tę twarz, bo niedługo będzie gościć na ekranach kin i tak dalej, tak. Mateusz wie, później wam coś opowie na ten temat, także marzenia! Cześć, to jest Kacper, chciałem powiedzieć, że Kacper jest aktorem, będzie aktorem i mógłby być aktorem, którym prawdopodobnie będzie, tak, to jest prawda. Powiedział, że on to powiedział, więc teraz wam to mówię. No ja szanuję, że to mówisz, bo warto jest o tym mówić, że ludzie mówią, jakieś przyjaciele mówią. I spełniają marzenia, no i to jest właśnie bardzo fajne, bo ja od zawsze mówiłem, że Kacper jest aktorem, nawet jak jeszcze nie był aktorem. No i to jakby cały czas chodzi o to, nie, żeby jednak Belwariata pokazywać to, że jest do czego dążyć i do tego się dąży i to się robi, prawda? No, żeby żyć w pokrzyk. Prawda? A mówili, że nie, Mateusz mówił, że tak. I słuchajcie,
jak przyjaciele mają więcej racji niż ci ludzie z zewnątrz. Dlatego są na zewnątrz. Prawda? Prawda! 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 Marzenia! Była akrobacja na trampolinach, za chwilę będą akrobacje na siedząco. Prawdopodobnie będę się wyginał, prawdopodobnie nie tylko w lewo, ale również w prawo i do tyłu. Takie będą gięcia, akrobacje i różne salta podczas robienia kolejnej sesji tatuaża z futrem. Jak widzicie, futro. Tak jest, futro. Trochę tu, trochę nieogolone tu. Tutaj, o tu. A na koniec sesji mam bardzo fajny pomysł, który jeszcze muszę tutaj skonsultować. Też przyszedłem skonsultować jeden pomysł. Słucham. Chciałbym zrobić taki prank na pomeli, słuchaj, proszę ja ciebie, że będę miał tatuaż sztuczny henną, coś tam, nie wiem, napiszę pomelka, kocham cię, czy coś takiego i ją wkręcę, że to prawdziwe. Co ty o tym sądzisz? Myślę, że może to być. Polecimy, co? Pewnie. Dobra. Dobra, finiszujemy to i za chwilę Marcin ma przywieźć mi jeszcze tusz. Trochę, zrobimy pieska z napisem pomela. Ej, to jest dobry pomysł, no, koralka. Ty tak już się? Nie. Cicho. No dobra. Działaj. Najlepsze jest to, że nie mogłem nigdzie dostać tego preparatu do henny, więc kupiliśmy hennę do brwi. I w ogóle nie wiem, czy to w sumie zejdzie i jak to będzie wyglądać. Najwyżej będziesz miał ładny tatuaż serduszka. Niestety się nie udaje, zmazuje się, więc zrobimy prawdopodobnie sam napis Pamela na ręce. Szkoda. Szyjemy na bieżąco, niestety nie udało się tego zrobić tak, jakbym chciał. Namalowaliśmy o takie serducho zwykłym markerem, ale jak widzicie, widać na maksa, że to jest namalowane markerem, więc po prostu zakleimy folią i mam nadzieję, że Pomela nie ogarniesz życia, nie? No tak, no. Tak bywa w życiu czasami, że nie zawsze jest tak, jak chcemy. No, ale naprawdę zrobiłbym prawdziwy tatuaż. No, Pomela naprawdę, napisałbym Pomela, no ale nie mam gdzie, no. No, chciałem? Mówiłem, ale tak, tak. No nie mam miejsca jakby. Nie wiem, gdzie miałbym to zrobić. Dobry. Dobra, idę już do domu, ale swoją drogą musiałem wam pokazać. Uwielbiam. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. No dobra, dam jeszcze synonim. No kocham po prostu Smarty. Kiedyś mieliśmy Smarta w gazie. Słuchajcie, to paliło 4 litry gazu na 100 km. To można było przejechać z Trójmiasta do Lęborka za chyba 10 czy 15 zł i opłacało się bardziej niż SKM-ka. Mega mam sentyment, na maksa. Cześć, dzień dobry. Dobra. Tak, jesteś w stroju sportem, byłaś na siłowni? Nie, idę. Koroś! Koroś! Widzisz, jaki ostrzyżony? Jaki piękny! Jaki piękny! To uczucie, gdy na widok psa zmienia ci się głos i nagle znowu przychodzisz mu tapie. Koral! Była z koralem i znowu jest... Jezu, jest... Pawiany. Wow! Pawiany! Wow! Koral, wyglądasz niesamowicie! Jesteś moją miłością mojego życia. O, Koral, o, kocham cię. Słuchaj, stary. Słuchaj. Posłuchaj mnie chwilę. Ej. Myślisz, że mamie się spodoba tatuaż? Zawsze mogę na ciebie liczyć, przyjaciel. Pokazać? Dawaj. Patrz. A czemu masz na ręce folię? No bo na ręce też robiłem tatuaż, zobacz. Ładne? Na ręce? Przecież... Mówiłeś, że tylko dokończysz tatuaż! Nie krzycz na mnie... Ej, jak ja wypadam później na vlogach? Jestem okrzykiwany przez dziewczynę. No i tu skończyłem, mam tak o. No i tak mówię, i to jest że tak już będzie, finish. Ja na to się zgodziłam. Tu delikatnie dokończyłem. To widziałam.
No i na ręce zrobiłem takie, Jezu, tylko nie mogę ściągnąć, jest? No bo właśnie zrobiłem pierwszy kolorowy tatuaż. Chyba ty żartujesz sobie. Jest tak... To jest krew? Nie, to jest trochę barwnik, trochę krew, no ale ty widzisz, co tam jest? To jest jakieś... Nie mów tak bliżej. Fuj, to jest krew, Mateusz? No nie, no to jest krew i barwnik trochę, bo to jest pierwszy mój kolorowy tatuaż. To śmierdzi. Powiedziałbym, że ty śmierdzisz, ale jeszcze jesteś przed. Treningiem. No mówię ci, że to schodzi trochę, to jest barwnik. Ale co to jest, Mateusz? To jest jakaś masakra. Czemu? Co to jest, serduszko? No nie widzisz? Py? Py w serduszku? No. To dla ciebie. No nie podoba ci się? To jest według mnie mój najładniejszy tatuaż. Poważnie, jest chyba najlepszy z wszystkich. Jak ja nie wiem, piszcie w komentarzu, co sądzicie. Ty płaczesz? Nie no, pięknie. No co jest? Podoba ci się czy nie? Uchwyciłeś się dla mnie? Zawsze mówiłaś, kiedy zrobię tatuaż dla ciebie, no to zrobiłem. Ale ja żartowałam, Mateusz, i nie chciałaś serduszka spić. Jezu. To jest naprawdę? Nie, to nie jest naprawdę. To jest jakaś masakra. No raczej, żebym sobie nie zrobił serduszka spić. Prank, dziewczyno, ogarnij się. Ty myślisz, że... Już myślałam, czy to da się usunąć? Fuj, jeszcze to tak śmierdzi. Kora, no wszystkie wspaniałe artystyczne tatuaże bym nagle sobie uszpecił rękę. No super. A kiedy to zrobisz z Pamela? Chciałbym teraz, żeby poleciało outro Just Do It, ale ja nie chcę tego zrobić, więc to nie pasuje. Co mnie atakujesz? Po co mnie oszukujesz? W ogóle ostatnio to chyba żarty nas się trzyma. No jakoś tak, no. Raz ja to mnie, raz ty nie, raz rodzinie. No to jest trochę powrót prank versus prank. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest z nami tak długo, jak my jesteśmy z nami, ale jak ktoś jest z nami tak długo, jak my jesteśmy z nami, to niech napisze komentarz, hashtag jestem długo z wami, tak jak wy jesteście z wami. I bo kiedyś robiliśmy takie pranki. Ej, ale już co powiem, to jest... Mega. Nawet się cieszę, że to dla mnie zrobiłeś, naprawdę. Taki żarcik? No, to jest takie rozluźnienie. No, taki humorystyczny, wie. Coś strasznego się stało, a jednak nie. To tak jak ten ostatni film, nie? Na kanale, co zrobiliśmy żarcik o tym, że jesteś w ciąży. Najkrótszy okres, kiedy byłam szczęśliwa. No, ale to nie, że coś jest strasznego, tylko że coś miłego, a jednak nie. Ale tamten film też był fajny, także jak nie widzieliście, to koniecznie teraz obejrzyjcie. A ja was żegnam i nie wiem, jak chcecie zrobić sobie tatuaż, no to...